Otrzymałem telefon, że coś się stało, że się coś pali. Od kogoś, kto tu akurat był na placu. No to przyjechałem. Jak przyjechałem, to już tu była straż, policja. I prowadzili akcję i nikogo nie dopuszczali w pobliże. Biurowy budynek, tylko i wyłącznie biurowy. Kilku firm, bo część pomieszczeń była nasza, a część wynajmowaliśmy innym firmom. Wczoraj przed godziną 19 otrzymaliśmy zgłoszenie prawdopodobnie o wybuchu butli gazowej w jednym z budynków usługowo-biurowych mieszczących się w Czachowicach-Dziedzicach przy ulicy Balickiego. W wyniku tego wybuchu śmierć poniosła jedna osoba i personalnie ustala policja. W związku z tym, że ten wybuch był na tyle silny, to doszło jakby do uszkodzenia i zawalenia się części stropu, a jakby na pozostałej części budynku ten strop był popękany, żeby... Oczywiście nie przewidywaliśmy, że w tym budynku mogą znajdować się jakieś inne osoby postronne, aczkolwiek została zadysponowana grupa poszukiwawcza ratownicza z Jastrzębia-Zdroju, żebyśmy w 100% mogli wyeliminować ryzyko, że pod tymi gruzami znajduje się jeszcze jakakolwiek osoba. 10 zastępów Straży Pożarnej. Został gruntownie sprawdzony właśnie także przez grupę poszukiwawczą, został też odgruzowany przez strażaków. Na miejscu też były psy ratownicze, które kilka razy wchodziły i sprawdzały ten właśnie budynek pod kątem osób poszkodowanych. Żadnych innych osób poszkodowanych nie odnaleziono. Rzeczoznawca biegły może przyjść no najszybciej po niedzieli i ocenić, co trzeba naprawić, co wolno zrobić albo czego trzeba rozebrać, bo żadnej decyzji na razie.